Szkoła podstawowa nr 1 w Kozienicach ma już 105 lat. Z tej okazji 9 czerwca w placówce odbyła się specjalna akademia. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie dyrektor PSP 1 Maria Sampolińska powitała zgromadzonych uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości, wśród nich m.in. zastępcę burmistrza gminy Kozienice Mirosława Pułkowskiego. Historię i dzieje szkoły przypomniano w specjalnym filmie, który powstał na stulecie placówki. PSP 1 powstała w 1917 roku jako szkoła żeńska. Przed II wojną światową liczyła 17 oddziałów, do których uczęszczało 750 uczennic. Zdewastowany po wojnie budynek odbudowano w 1946 roku. Dzisiaj rozbudowana, zmodernizowana szkoła służy kolejnym pokoleniom. Uczniowie opowiedzieli też o patronce PSP 1 Urszuli Kochanowskiej, przedwcześnie zmarłej ukochanej córce Jana Kochanowskiego. Były wiersze opisujące ból ojca po stracie ukochanego dziecka oraz tęsknota dziewczynki za rodzinnym domem. Po tej krótkiej historycznej podróży ukazującej dzieje szkoły przyszedł czas na występy artystyczne. Dzieci miały okazję pochwalić się swoimi talentami poprzez tańce i piosenki. Było skocznie i bardzo wesoło. Jak na urodziny przystało, nie mogło zabraknąć też życzeń dla szkoły, która przez te wszystkie lata służyła tak wielu mieszkańcom. Na koniec Maria Sampolińska podziękowała wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia.